Hello everybody, welcome back to The Witcher 3 Wild Hunt with your host QED20. We just made it to Vizima. Geralt looks pretty pleased about being in Vizima. I mean, if I was in his situation, I'd be pretty happy too, so. This is Vizima. This is the Nilfgaardian sort of occupied castle area. So Nilfgaard is now occupied Vizima, which was a famous city before the war. And we're here to talk to the Emperor of the Nilfgaardian Empire. Why? We don't quite know, but we're gonna find out shortly. Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Seemed awfully surprised about the Nilfgaardian word for chair. Proszę wasz mość ogolić, baczki na pół cala. Oh, great, we're gonna get a shave. We could go for one. Is there something wrong with my beard, though? It looks pretty fucking badass. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Nilfgaard definitely is... takes pride in being a bunch of... pretty boys and girls, although their color palette is pretty atrocious. I mean, black and gold is never a bad choice, but you gotta have a little bit of variety in life. A także odpowiedzieć na parę pytań. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Oh, it is a good time. Właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Exactly. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem, Geralt... having a staring contest with Geralt? Miejsce urodzenia, nieznane. That was interesting. Rodzice, nieznani. Wiek, nieznany. Ale to nie istotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavaletów. Losów dowódcy. So this is all events that happened in Witcher 2. So if you haven't played The Witcher 2 and you don't want to be spoiled, then skip this part. If you have played The Witcher 2, then this is what's happening. If you haven't played The Witcher 2 and you don't give a shit about playing The Witcher 2, essentially what he's doing is recounting some of the major events that happened in Assassins of Kings. The first one is what we have here, the Siege of Lavalette Castle, which is the very beginning of the game. You and Foltest and his army are sieging the Lavalettes because you want to get your bastard children back. You don't want to get your bastard children back. King Foltest wants his bastard children back. So at one point, Geralt is sent to take care of Arion. And you give the option to either kill him or you can spare his life. And I remember that I spared his life when I played through. I don't have an actual playthrough on this computer or save file to import, so I'm going to follow what I did last time. And I spared his life, and he escaped. Walczyliśmy from the prison. Stronach, prawda? Or dungeon. Spotkaliśmy się w tych samych lochach. Arian uciekł, przy okazji podpalając zamek. To tłumaczy skąd pożar. Nasze raporty mówiły, że wybuchł za sprawą smoka. Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolice Vergen. Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. So yeah, we escaped with the help of Arian and Vernon Roach, who's our, I like to call him Vernon Broach because he's a bro. We escaped with his help and we traveled away with Triss to Flotsam, which was a shithole town along the Pontar River Valley, and did some stuff there, namely kill some beasts, meet a witch, and move on to our next destination. So I have always taken the Vernon Roach path, and I never helped Yorveth, so I'm gonna say that I got out of Flotsam with Vernon Roach. Wyrwałem się stamtąd razem z Vernonem Roachem, przywódcą niebieskich pasów i mordercą nieludzi. Ten jegomość jest nam znany, Wiedźminie. Ciekawe, zawierasz sojusze. He wasn't that much of a racist. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. He just wanted to fight the squirrels. Czytaj dalej. Which were the squirrels were the rebellion group of elves and dwarves.
rebellion group of non-humans. Następnie niesławny szczyt w Lokmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. So at Lokmuin there was a big summit with sorceresses and mages and some lots of stuff went on. There was Nilfgaardians there and Triss got captured by what's his name? The other big witcher. I'm drawing a blank here. His name will come up. She got kidnapped by another witcher and you had the option of saving her or saving the Lavalette children. And it was a huge clusterfuck. So yeah, Anais was one of Foltest's children. That was Foltest's daughter, I believe. Last time I played, I saved Triss, but I don't really give a shit about Triss anymore. And I'll explain to you why later once she becomes more relevant to the story. So I'm going to say that I helped Roach rescue Anais. Pomogłem przyjacielowi i uratowałem dziecko. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Anais to nie byle dziecko, tylko pionek w grze, w której w ogóle nie rozumiesz. I wcale jej z Roszem nie uratowaliście. Co najwyżej przesunęliście z jednego skraju planszy na drugi, zaogniając konflikt. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech waszmość siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. So this was a really funny scene because the first time I played The Witcher 2, during this conference, Shile tries to run away. She turns out she orchestrated some bad shit. And she tries to run away and you confront her. And so at that point, she's trying to use her megascope to teleport. But unfortunately, it was defective because one of the crystals was bonked. So you have the option of putting in a non-defective crystal and allowing her to teleport, or you can just let her explode. And so the first time I played the game, I didn't want to put the good crystal in, and so I let her explode, and it was fucking marvelous. All of a sudden, there's just blood and guts and everywhere, and she's like, "Nyeew!" And it's just really funny to see a sorceress that you strongly dislike being blown to bits. And then when I played through the most recent playthrough before I started playing The Witcher 3, when it came out in May, I actually decided to spare her just to see what happens. I'm going to go with that, so I'm not a total dickbag. Patrzyłem, prawda? Ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek. Leto z Gulety. Cóż, racja stanu wymaga... Leto was the other witcher that kidnapped, that killed Foltes and kidnapped Triss. Z Wiedźmina. Again, the first time I played through the game, I killed Letho because, I mean, he did some pretty nasty shit. And I understand that he's a witcher and he was a friend of mine in the past. But that doesn't excuse him from doing the things that he did. So at the same time, I killed him. Or I thought I should kill him, which was I thought was a morally right thing to do at the time. But I want to see what happens if I did not kill Letho. So what happened to him? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Ach, czyli Leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem, gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc. Tu i jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Cóż, szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Gerald. I udanej audiencji. Well, let's go pick some clothes and meet the fucking emperor. See what he wants with us. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru teszat. This man knows the stuff. I guess, are we looking at any color as long as it's black? Czarny, czarny i czarny. W Nilfgaardzie nie lubimy krzykliwych barw. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju.
I'm gonna go ahead and take the one on the far right because I like the pattern on it. This one, you know, too much. This one's too little. This one's just right. Okay, I have to put it on. I get it. There we go. We look much more stylish now. Nie jest strojem stosownym do audiencji. I get it. Jakże ważność się ubierze. Yeah, I get it. A mówią, że szata nie zdobi człowieka. Czy ważność jest content ze stroju? I'm probably as contented as I'm gonna get, so yeah, I suppose so. Content byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Ważność posiada dostatecznie jasną karnację. Ale sense of humor is really bad. Przed władcą południa i północy muszę się upewnić, że ważność wie, jak się skłonić. Oh, we have to know how to bow. Alright, confirm away, buddy. To się upewniaj. Don't want to upset the emperor. Proszę patrzeć. I'm right behind you. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. So left. Niech ważność powtórzy. Left arm out. So it's the right leg forward, left hand, right hand. It was left leg forward. Wait. His left hand was up. His right hand was on the chest. So this must be the right one. Cóż, we did it. Ruchom brakuje płynności. All right, right hand is on the chest. That's all we have to remember, and we're good. Or we're just gonna fuck it up and piss off the emperor. I've never actually fucked it up, I don't think, so I don't know what's gonna happen. Do cesarza ważność odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiedniego tytułu. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że ważność w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Why are you not moving your mouth, man? That was creepy. It's like he was telling me that telepathically. They look so surprised to see a Witcher. Spooky. Oh, the Nilfgaardian tongue is so beautiful. I'll bow fine. Charles Dance, what's up? How's it going? Wasza cesarska mość. Areir epto orde. Evelyn namen vadgen vavort. So they're speaking the old tongue, or the tongue that the elves speak. Fun fact, because vadgen is elvish for the word for the witcher. For a witcher, I should say. Nie chciałem sprawić przykrości Szambelanowi. Swój chłop. Sapemir, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Yeah, she's back. How do you know, buddy? Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. Why me? Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież. Yeah, because I'm her fucking, well, actual, well, not biological father, but I'm her actual father that raised her. Żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. That might have been an awkward sentence to say if one of my roommates was, you know, standing outside the door and he thought that I actually had a daughter. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. I'm only doing this for Ciri, man, not for you. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na twoje złoto.
Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith. Oh man, our bro's name is Merid. Such a cool name. I guess we're gonna go see Yennefer now. Nice to see you again, Emperor. You're a real swell guy. Just swell. Super duper swell. Waszmość pozwoli za mną. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość brzydzi. Nie powinien niepokoić. Samego rana, a jest południe. Spokój. Nice castle. Nice digs. Looks pretty cool. You know. Yeah, ooh. Quite nice. Gothic era, I suppose? Oh wait, where am I supposed to go? The architecture is rather gothic. It's nice though. Pleasant. Man, this Chamberlain is slow. Oh my goodness gracious. Na granicy tego obozu kończy się cywilizacja. I'm gonna just wee, run away that way for a second. Oh, come on. You don't need me to follow behind you to walk to your destination. You're a grown man. Gdy waszmość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Okay. Oh, what are you doing? Get out of my way. Yep. Piece of junk. Prawdziwą władzę. Yennefer, there you are. Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. As long as you say so. Się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy cud. Oh, it's like, you know, like a I hit on you, but JK, I'm not actually hitting on you, kind of hit on? Damn, Yennefer. Wygląda na to, że płyniemy stąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomocy? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą pannicę. Yep, she's are they are I don't know. Yeah, she's still growing up, I guess. A niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. Ty nic a nic. That's so sweet. Twoimi niezdarnymi komplementami. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki Gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. The Wild Hunt were prominent in the other two games as well. Well, I mean, I wouldn't say prominent, but they were mentioned in the other two games. Gdyby nie tej żołnierza Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. You encountered Geralt having dreams, I believe, if I remember correctly, of him being chased by the Wild Hunt. In the beginning of The Witcher 1 and 2, I think. Znaleźć Geralt, zanim zrobi to dziki Gon. They are mentioned in previous games, which is kind of cool. Anyway, what would the Wild Hunt want from Ciri anyway? Czego dziki Gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Again with the sass. She's the queen of sass. Wiem tyle co ty. Pewnie chodzi im o jej krew. Jej dar. She has the blood of Falca in her. Which is important. And I'll describe that later. Prior to what happens, because I think if I tell you now kind of what that implies, then I'll be spoiling a little bit about the game, and I don't want to do that for you folks. So where has Ciri been seen? To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach, w Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki.
ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy górze. Oh man. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty, co będziesz robić? Not a big fan of Triss personally, but hey. Wybieram się zaraz na Skellige. That's just me. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. I'm excited to get to Skellige Islands because they're a really cool Nordic type of civilization that lives there, and they all live in clans and they fight and they're basically like fucking Vikings. It's so cool. Before we part, why didn't you contact me earlier again? It's been years. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z Triss świetną parę. Au, sassy burn. Straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? He did. Yeah, and so the beginning of The Witcher, he's got amnesia. Triss kind of uses him for that, pretends, makes him believe that she's his lover. There's a lot of shit that goes on. There's a reason I don't like Triss for that. Anyway, it's time that we got going, Yennefer. It's nice to see you. Znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportuję cię do Velen. O nie, nie ma mowy, pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz, może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia, Jen. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Vesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Far Atre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna. Should we talk to him? Ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Let's take a moment to... Oh yeah, we got a kiss. Będę na ciebie czekać. Geralt's all happy now. He's all like, woo, got a kiss, woo. Alright, enough of that. Oh, I want to run through there. I'm gonna go through the portal. I'm gonna go through the... Oh shit. That was actually kind of fun. Let's talk to Var Atre here. Yennefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojny i tak dalej. Oczywiście, jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mapy. So I guess you'll inform us a little bit of what's going on, what the war is about, etc., etc. Yeah, so how's the war going, buddy? Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilfgaardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. Więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwe i Redania Radovida, ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopu w pewni zwycięstwa. Radovid? Złoży hołd? Wait till you guys meet Radovid. He's a bit of a dick. Bo Radovid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kedwę. He really fucking hates sorceresses. He hates anything magic. It'll be very evident when you meet him how much he dislikes all that. Kedwańczyków i tak było niskie po śmierci ich króla. Starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę Redanii. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego, za to potężnego. Yeah, so is that a note of admiration I hear there? Czyżbym słyszał w twoim głosie podziw? Radovid to wróg, ale nie odmówię mu sprytu. Okpił nas jak dzieci i to niezbyt bystre. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na błoniach Velen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Radovid wycofał się za Pontar. Póki co jest tam bezpieczny, do czasu aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz Emhyr Far Emrys rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim Zachodu i sporo ludzkich istnień.
He's got a point. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko w bank. So what's the situation now in Velen, I suppose? I'd like to know about that. Jak wygląda sytuacja? I am going to be going there just now. Źle, jak zawsze. Albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca. A teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tamtędy kilka razy. Zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie. Ludzie głodują. Mhm. I jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a Velen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego to Velen's a bit of a shithole. It's a really crappy marshland, so there's not much in the ways of being able to grow food and other things. It's a big swampy area. Unikaj go. Dobrze ci radzę. What's new in Novigrad? That's the big city to the north of Velen. Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oxenfurcie siedzi Radowit, a cesarz tu w Wyzimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość... To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Novigrad's the biggest city in the northern in that area of the Northern Realms, and so we'll get to explore it a little bit later. Very lively. They've managed to create a very lively city, even though this being a video game. Kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy, słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem. Okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawiało dreszcze. Alright, so last but not least, what's the latest from Skellige? A co nowego na Skellige? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą. Kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest zniedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Once we finally get to the Skellige Isles, you guys are gonna love it. It's so reminiscent of Skyrim, it's awesome, but it's like a better Skyrim. Sorry, I'm gonna apologize now. I've never been a big fan of Bethesda-style RPGs, so... Yeah. Anyway, thanks for your help, buddy. That was real nice. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. Sure, sure. Yeah, you say whatever you want. Can we steal some stuff? Yeah, I don't need an inkwell, but I will take food. Orange, yep. Oh, that's good, that's good. I'll take it all. Man, I love free stuff. The Last Wish, that's the name of the first book in the Witcher franchise series, I suppose. Rusty Bread Knife, don't need that. Don't need another book. This is probably only going to contain books. Nope, that's locked. Let's go ahead, run on in here. Any other cool shit that I can steal? Looks like this might have, nope, okay. And that's that, let's go get our stuff back. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Yes, please. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie, dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową, jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Oh snap. Słyszałeś o brygadzie Vrihet? Good, we got all of our stuff back, so let's go ahead and put it back on. This was good. Cavalry gloves.
I'm gonna equip that. Novigrad longsword. Was that our most powerful weapon? So those 28 to 34, 26 to 32, and 26. This is the one I wanted. And our silver sword, and last but not least, our boots. So these are the ones that we had. Good. Okay, we're all ready. So there's I can play Gwent with this guy here, so I'm gonna do that right now, and then I'm gonna not bore you. Actually, you know what? I will include this in the next episode, so thanks everybody for tuning in. It's been a fucking pleasure playing The Witcher 3 with you all, so I'll catch you next time. It's been a pleasure. I'm your host, QED20, and of course, stay frosty, my friends.